Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Gramy, biegamy, jak najbardziej i to od najmłodszych lat. Aż 3,5 miliona złotych przeznaczy samorząd województwa łódzkiego na program dla dzieci od 5 do 9 lat, który zaszczepi w nich chęć do uprawiania sportu. Konkursem objęte będzie 100 przedszkoli i żłobków w województwie. Przez sport dzieci rozwijają się, poznają, czym jest rywalizacja i jak wygrywać. Chcemy kształtować u najmłodszych poczucie odpowiedzialności, obowiązkowość, ale także wzbudzać ciekawość świata i skłaniać do mierzenia się z odwagą z nowymi wyzwaniami. Mazurek, ach Mazurek, najsmaczniejszym ciastem jest. A my wiemy, kto piecze najlepszego mazurka w Łódzkiem. W gminie Opoczno jestem gminną przewodniczącą kół gospodyń wiejskich i co rok organizujemy taki pokaz stołów wielkanocnych. Przepis na ten mazurek to znalazłam w zeszycie mojej mamy. Przez lata go udoskonalałam. Do pachnącej świeżością i uśmiechem nowej, wyremontowanej drogi dawcy zaprasza odnowione Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Rusza kolejna odsłona konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego Biznes na Plus. To wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorców, którzy budują pozytywny wizerunek łódzkiego, realizują innowacyjne projekty i budują rozwój gospodarczy województwa i kraju. Marszałek Grzegorz Schreiber zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego na posiedzenie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dyskutowano na niej o Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Jesteśmy z różnych stron Polski. Mamy jednak wszyscy jeden wspólny cel. Chcemy, aby te środki, które są zaplanowane, które są możliwe do wykorzystania w ramach Krajowego Planu Odbudowy zostały wykorzystane z dobrem dla Polski, ale także dla naszych lokalnych społeczeństw, dla naszych lokalnych samorządów, które tutaj reprezentujemy. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w Krajowym Planie Odbudowy będzie wsparcie dla rozwoju miejskiego transportu szynowego oraz środki dla kolei regionalnych i udział przedstawicieli samorządów w komitecie monitorującym. O te zmiany zabiegał marszałek Schreiber. My chcemy wyłączyć poza nawias naszej bezpośredniej walki politycznej, która czasami jest nadmiarowa i ostra, wszystkie te sprawy, które służą samorządom, jak pan marszałek Schreiber podkreślił, służą po prostu dobremu rozwojowi Rzeczypospolitej. Telewizja Centrum ma już ponad 30 lat. Korzystanie z naszych usług to mnóstwo korzyści. Po pierwsze jest nią bogata oferta programowa, pośród której każdy znajdzie coś dla siebie. Po drugie pokazaliśmy, że internet może być szybki, stabilny i przede wszystkim tani. Co również istotne, pełnimy ważną misję w życiu Zgierza. Poprzez program lokalny dostarczamy Państwu informacje dotyczące naszego miasta. Tworzymy zespół ludzi, którzy lubią to, co robią. Dlatego też tworzenie nowych reportaży i programów cyklicznych ku zadowoleniu widzów to dla nas priorytet. Jakość bardzo się poprawiła. Sposób organizacji wywiadów, sposób nagrywania, fotografowania jest profesjonalny. Bo jednak takie lokalne wiadomości dla niektórych są ciekawe. Żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Zadowolona jestem, oglądam często. Telewizja ogólna to nie nadaje dużo rzeczy, a w lokalnym się pan więcej coś dowie. Korzystając z naszych usług internetu czy telewizji, wspieracie Państwo finansowo nasze miasto. Jak powszechnie wiadomo, część z każdego podatku dochodowego wraca do budżetu miasta. Między innymi z tych środków realizuje się miejskie inwestycje, takie jak budowę dróg, chodników czy placów zabaw. Kwoty tego podatku są całkiem spore i to nas bardzo cieszy, bo to rzeczywiście
przyczynia się przynajmniej po części do budowy naszego również lokalnej społeczności. Te podatki przecież, jak wszyscy wiemy, część, tak zwany odpis podatkowy, część kwot podatku zostaje na miejscu, jest wykorzystywana przez samorządy. Wobec tego jest to bardzo, bardzo istotna również taki element budowy społeczności lokalnej. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy blisko 170 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej, satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i dziękujemy, że jesteście z nami. Dzień dobry, Emila Okupska, jak w każdy piątek spotykam się z Państwem, aby przekazać najistotniejsze komunikaty z naszego miasta. Wybieram te tematy, które mogą Was zainteresować, ale i pomóc w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Informacje pochodzą m.in. od instytucji publicznych, organizacji pożytku publicznego oraz od mieszkańców, którzy dzwonią do nas z różnymi tematami. Zapraszam do oglądania. Mamy 28 487 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, podało dziś rano Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 212 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID z innymi schorzeniami zmarło 556 osób. Możesz nie wiedzieć, że masz koronawirusa. Nie zachowując ostrożności, zarazisz wiele osób. Wspieraj innych. Trzymaj dystans. Noś maseczkę. Bądź rozsądny. Trzymaj dystans. Okazuje się, że już w maju dotrze do nas być może nawet 9 milionów szczepionek, a w kwietniu już mamy potwierdzone około 5,5 miliona i cały czas czekamy na potwierdzenie kolejnego, może nawet 1,5 miliona, czyli byłoby to w samym kwietniu 7 milionów szczepionek. Dziś zresztą jest ten dzień, w którym zaszczepiony został, podana została 7-milionowa szczepionka, tak można powiedzieć, bo pacjentów jest trochę mniej, obywateli trochę mniej ze względu na to, że niektórzy otrzymali już drugą dawkę szczepienia. Rząd zdecydował się na przekazanie dodatkowych środków na stworzenie punktów szczepienia powszechnego. Powszechnego, ponieważ to jest dla nas główny kierunek walki z wirusem. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w powszechny sposób Polacy zostali w jak najkrótszym czasie zaszczepieni. Dlatego, tak jak tutaj jesteśmy w Skierniewicach, wielka hala sportowa przystosowana do tego właśnie podstawowego celu szybkiego szczepienia populacyjnego, jak najszerszego szczepienia ludności, wszystkich możliwie naszych obywateli.
Do końca kwietnia zostanie zaszczepionych właściwie zostaną zaszczepieni wszyscy ci powyżej 60 roku życia, którzy będą chcieli zostać zaszczepieni. Podkreślam też wagę tego, żeby zgłaszać się do szczepień. Szanowni Państwo, proces jest bardzo prosty. Krótki telefon albo przez internet, albo przez zgłoszenie osobiste do pilnego szczepienia, gdyż w ten sposób widzimy bardzo wyraźnie, że walka z wirusem jest skuteczna. Właśnie dziś wirus zebrał swoje ogromne, śmiertelne żniwo i to powinno wszystkim nam uzmysłowić, że skuteczna walka wymaga przede wszystkim zaszczepienia się. Każdego dnia, od poniedziałku do soboty, będziemy uruchamiali możliwość zapisywania się na szczepienia dla kolejnego rocznika. Cały proces będzie jednak zbliżony do tego, który już Państwo znacie, czyli będzie możliwość zapisywania się wszystkimi dostępnymi kanałami. Te dostępne kanały to po pierwsze punkty szczepień, po drugie infolinia, po trzecie system SMS-owy, po czwarte internetowe konto pacjenta, a przede wszystkim system rejestracji. Cały proces rozpoczynamy dla każdego rocznika w takim samym cyklu, czyli zapisy będą się rozpoczynały w przypadku rocznika 1962. Zapisy zaczną się o północy z niedzieli na poniedziałek. O północy z niedzieli na poniedziałek będzie dostępna możliwość zapisywania się przez rejestrację i na internetowym koncie pacjenta. Będzie możliwe zapisywanie się poprzez system SMS-owy, poprzez wysłanie SMS-a na numer 880-333-333, a także na infolinii pod numerem 989. Infolinia od północy do 6 rano będzie rejestrowała pacjentów w trybie automatycznym, natomiast od godziny 6 rano będą dostępni konsultanci. I ten cykl będziemy powtarzać dla każdego kolejnego rocznika zgodnie z kalendarzem, który Państwu już przedstawiliśmy. Chcę też powiedzieć, że wprowadziliśmy kilka rozwiązań, które mają poprawić komfort tych wszystkich osób, które są przypisane do danego dnia, jeśli chodzi o możliwość zapisów. To znaczy, że na stronie, zwłaszcza jeśli chodzi o obsługę internetową, na stronie rejestracji, na stronie pacjent.gov.pl będzie informacja szczegółowa o tym, kto i możliwość zweryfikowania, czy jestem osobą, która może w danym dniu zarejestrować się na szczepienie. Chcę też bardzo zaapelować do wszystkich Państwa, do wszystkich, także do mediów o to, żeby zwracać uwagę i informować o tym, że te zapisy zaczynają się dla kolejnych roczników w konkretnych dniach i nie ma potrzeby ani też możliwości zgłaszania się wcześniej. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś jest urodzony w roku 1962 i nie zarejestruje się w poniedziałek, będzie miał taką możliwość oczywiście także w kolejnych dniach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już pierwsze 13 emerytury, tak zwane trzynastki będą wypłacane z urzędu, czyli nie trzeba będzie żadnego wniosku składać, żeby je uzyskać. W województwie łódzkim w sumie otrzyma je ponad 570 tysięcy emerytów i rencistów z ZUS. Dodatkowe roczne świadczenia będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2021 roku będzie to 1250,88 zł brutto. Większość osób otrzyma 13 świadczenie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z otrzymanej kwoty nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Wypłaty trzynastek są realizowane na ogólnych zasadach przyjętych do wypłaty świadczeń. W tej sytuacji, gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inne ustawowo wolne od pracy dni w Polsce, na przykład dla terminu płatności 05 w kwietniu, wypłaty świadczeń są realizowane wcześniej i w tym przypadku będą realizowane do 2 kwietnia włącznie. Oznacza to, że większa część osób otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami wielkanocnymi.
Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało tym osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca 2021 roku. Prognozowany koszt trzynastek to ponad 11 miliardów złotych. Rośnie liczba testów w kierunku koronawirusa zlecanych przez lekarzy pierwszego kontaktu. Przypominamy, że takie testy można również uzyskać elektronicznie poprzez internet. Rośnie tym samym liczba pobrań wymazów w Łódzkiem. Łódzki NFZ reaguje na potrzeby chorych i stale zwiększa nie tylko liczbę pobrań, ale także wydłuża czas pracy punktów pobrań, tak żeby pacjenci mogli korzystać z takich testów jak najszybciej i jak najbliżej domu. W ubiegły wtorek w punktach pobrań pobrano 3145 wymazów, to niemal o 30% więcej niż przed tygodniem. Widzimy także duże wzrosty w poszczególnych punktach pobrań. Niektóre punkty pobrań pobierają nawet do 200 wymazów każdego dnia. Od 1 kwietnia ruszają w Łodzi dwa nowe punkty pobrań. Przypominamy Państwu, że do punktu pobrań wymazów udajemy się własnym autem, nie podróżujemy komunikacją miejską. Osoby, które nie mogą skorzystać z wymazu w punkcie pobrań, taki wymaz zostanie od nich pobrany w domu. Przyjdzie do pacjenta specjalna karetka wymazowa. W naszym województwie jest 11 takich karetek. Taką karetkę zorganizują lekarze POZ. Przypominamy także, że do pobrania wymazu należy się odpowiednio przygotować. To bardzo ważne, żeby ten wymaz był pobrany w odpowiedni sposób. Wynik testu można sprawdzić na swoim internetowym koncie pacjenta. Jeśli będą Państwo zakażeni, także przekaże go lekarz pierwszego kontaktu. Przypominamy, że od momentu zlecenia testu, czy to przez elektroniczny formularz, czy to przez lekarza POZ-u, czy lekarza nocnej pomocy, pozostajemy na kwarantannie. Ta kwarantanna zmieni się w izolację domową wtedy, kiedy będziemy chorzy, albo zostaniemy z niej automatycznie zwolnieni wtedy, kiedy test pokaże, że jesteśmy zdrowi. W lasach, na łąkach, na polach pojawiły się już kleszcze. To dobry moment, żeby przypomnieć o chorobach odkleszczowych, które są istotnym problemem epidemiologicznym, bo w Polsce w zeszłym roku na boreliozę zachorowało ponad 12 tysięcy osób. Choroby odkleszczowe to są choroby, które rozwijają się wtedy, kiedy zostaniemy ukąszeni przez kleszcza, który jest nosicielem niebezpiecznego patogenu. Najczęstszymi chorobami odkleszczowymi są kleszczowe zapalenie mózgu, na które w zeszłym roku zachorowało 158 osób i właśnie borelioza. Przypomnijmy, jak chronić się przed kleszczami. Wtedy, kiedy wybieramy się na spacer do lasu, nad wodę, na pole, w jakieś mokre miejsce czy na łąkę, pamiętajmy o tym, aby dobrze się ubrać, żeby osłonić ręce, nogi, żeby mieć na sobie długie spodnie, długą bluzkę, zakryć głowę, mieć na sobie długie buty. Pamiętajmy, że po przyjściu z takiego spaceru trzeba dokładnie obejrzeć całe ciało, sprawdzić, czy przypadkiem gdzieś nie mamy kleszcza. Jeśli go mamy, należy szybko je usunąć. Jeśli szybko usuniemy kleszcza, minimalizujemy tym samym ryzyko zakażenia groźną chorobą, którą przenoszą kleszcze. Pamiętajmy, żeby kleszcza nie usuwać za pomocą jakichś przypadkowych narzędzi. Pamiętajmy, że kleszcza można usunąć pęsetą. Taką pęsetę można kupić w aptece. Kleszcza wcześniej nie spryskujemy wodą utlenioną, spirytusem, dezodorantem, nie smarujemy go masłem, oliwą. Wyciągamy po prostu kleszcza pęsetą i miejsce po ukąszeniu odkażamy. Potem takie miejsce trzeba obserwować, czy przypadkiem nie pojawił się rumień. Jeśli pojawi się rumień, jest to znak, że zachorowaliśmy na boreliozę. Wówczas powinniśmy skontaktować się z naszym lekarzem pierwszego kontaktu i on zadecyduje o dalszym leczeniu albo skierowaniu nas do poradni chorób zakaźnych. Pamiętajmy, że rumień pojawia się nie zawsze w przypadku boreliozy. Czasami zamiast rumienia pojawiają się już pierwsze objawy zakażenia boreliozą. To mogą być objawy grypopodobne, gorączka, zmęczenie, ale czasami borelioza daje również objawy i powikłanie ze strony innych narządów, na przykład serca czy układu nerwowego. Pamiętajmy o tym, żeby zgłosić lekarzowi, że zostaliśmy ukąszeni przez kleszcza, jeśli pojawią się jakieś niepokojące nowe objawy. Kleszczowe zapalenie mózgu jest groźną chorobą wirusową, również przenoszoną przez kleszcze. Kleszczowe zapalenie mózgu powoduje bardzo groźne objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. To może być drętwienie kończyn, paraliż mięśni oddechowych, trudności w oddychaniu, mówieniu, trudności w połykaniu czy problemy z równowagą.
Ważne jest, żebyście Państwo pamiętali, że w przypadku ukąszenia przez kleszcza, kleszcza staramy się usunąć sami. Jeśli tak się zdarzy, że kleszcz w czasie takiego usuwania nam się połamie albo nie usuniemy go całego, jakaś część kleszcza zostanie w ciele, wówczas możemy poprosić o pomoc pielęgniarkę w poradni lekarza pierwszego kontaktu albo lekarza. Oni dysponują odpowiednimi narzędziami, żeby takiego kleszcza skutecznie i do końca usunąć. SOR i Izba Przyjęć to nie jest miejsce, do którego przychodzimy z kleszczem. Może tak się zdarzyć, że będziemy potrzebowali pomocy w takim miejscu, ale wtedy, kiedy to dotyczy małego dziecka, kiedy kleszcz jest trudno dostępny i nie możemy poradzić sobie ani my sami, ani lekarz pierwszego kontaktu. Natomiast SOR i Izba Przyjęć są ostatnimi miejscami, do którego powinniśmy zgłosić się wtedy, kiedy ukąsi nas kleszcz.